dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Mamy dziś 27 dzień lipca, wtorek. Cieszę się, że możemy spotkać się znowu w codzienniku biblijnym. Dzisiaj wsłuchujemy się w Słowo Boże zapisane w Starym Testamencie u proroka Izajasza w 44 rozdziale, w 24 wierszu. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel i Twój Stwórca jeszcze w łonie Matki. Ja jestem Pan, Stwórca wszystkiego. Ja rozciągnąłem niebiosa, sam ugruntowałem ziemię. I słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian z 8 rozdziału, wiersz 6. Dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. I jeden Pan Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Moi drodzy, nasze poczucie bezpieczeństwa. Ciekawe, na czym je budujemy. Myślę, że są różne rzeczy, na których budujemy poczucie bezpieczeństwa. Pan Bóg pokazuje nam, że najlepszym gwarantem bezpieczeństwa jest On sam. Przez proroka Izajasza przypomina nam niezwykłą prawdę, że jest naszym Odkupicielem i Stwórcą, że zna nas doskonale. Więcej, zna i widział nas wcześniej, niż sami pojawiliśmy się na świecie. Żyjemy w takich czasach, że możemy podglądać dziecko, zanim pojawi się na świecie, ale i tak nasze poznanie tego jeszcze nienarodzonego dzieciątka jest tylko częściowe. Coraz więcej się o nim dowiadujemy, kiedy dorasta, ale w pełni widzimy je dopiero po narodzinach. Pan Bóg w pełni zna nas o wiele szybciej. Zna nas, zanim jeszcze pojawimy się na świecie. I dlatego wie, w jaki sposób doskonale przyjść nam z pomocą, z ratunkiem, jak towarzyszyć nam przez całe nasze życie. Jeżeli czujesz się zakłopotany, niepewny, chwieje ci się grunt pod nogami, śmiało możesz przyjść do Boga. Boga, który jest Stwórcą nieba i ziemi, który jest Twoim Stwórcą i który chce się Tobą opiekować, więcej gwarantuje Ci, że Cię nie opuści. Bóg jest niezwykłym Twórcą. Dzisiejsi Twórcy dają określoną gwarancję na swoje dzieło. Później musimy sobie radzić sami. A Pan Bóg mówi, jesteś moim dziełem i chcę opiekować się Tobą przez całe życie. Jeszcze zanim się urodziłeś, i aż Twoje życie się skończy, masz gwarancję Bożej opieki. Dlatego idąc w dzisiejszy dzień, czy też w każdy następny, pamiętaj o swoim Stwórcy. Pamiętaj o Bogu, przy którym możesz się czuć bezpieczny, który chce Cię prowadzić, który chce dodawać Ci sił. Wreszcie Bogu, który posłał swego Syna, Jezusa Chrystusa, abyś na nowo mógł poczuć i doświadczyć Bożej miłości, Jego łaski i Jego prowadzenia. W Jezusie Chrystusie jest zawarta niezwykła Boża obietnica, że On przez swego Ducha Świętego każdego dnia jest blisko nas, aby nas prowadzić, aby nas strzec i byśmy mogli czuć się bezpieczni. Bliskości z tym, który daje Ci bezpieczeństwo na każdy dzień. Do zobaczenia, zostań z Bogiem, niech Pan Bóg Cię błogosławi.